Michał z tej strony, Aleksa i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w przedostatnim vlogmasku na moim kanale. Kto jest smutny tak jak ja, że już będzie koniec na ten rok otwierania kalendarzy? Tragedia. No trudno, trzeba czekać do następnego roku. Mam nadzieję, że vlogmaski wam się podobały i oczywiście za rok też będą, ale jeszcze mamy dwa dni, także spróbujemy je wykorzystać i w dzisiejszym odcinku pokażę wam całe Rio i opowiem o naszych obozach, które właśnie w Rio będziemy organizować. Opowiem, jakie atrakcje będą na was czekać, pokażę wam wszystkie miejsca w Rio. Także mam nadzieję, że będzie ciekawie i zachęcę was do przyjazdu na nasz zimowy obóz w Rio Grande. Ale oczywiście zaczynamy od otwierania kalendarzy, przedostatnich okienek. Zaczynamy! Dobra, no to lecimy i mamy Dark Horse Halter, przedostatnie okienko numer 23 i jest to plakietka Dark Horse Halter do przypięcia. Nice. Ech. Dobra, lecimy dalej. Horse Cookies, Boże, patrzcie, jak już mało tych pudełeczek. Tak mało. I mamy takie jakby pierniczki. Ciastko piernikowe z przyprawą korzenną, czyli pewnie smakuje jak takie pierniczki dla koni. Super. Następnie kalendarz od Wicki. I w ogóle na 24 mamy aż dwie paczki, czyli to będzie na jutro. 23 mamy tutaj dosyć duże. O matko, co to jest tak spakowane? Zgaduj, co to jest. Wymacałam, że chyba figurka konia. Tak, jest to figurka konia. Taki źrebaczek, zobaczcie, do naszej kolekcji. Spoczko. Patrzcie, jakie mam fajne skarpety z żabki. Z żabki. No, za co widzowie? Stópki zawsze super. Dobra, lecimy z Elfabem. To jest 23, bo tu już mamy ostatnie takie duże 24, a tutaj numerek odpadł, no ale no musi być to... A nie, tu jest numerek, dobra, 23. Dobra, rozerwiemy to. A, i są to cynamonki z Candy Horse, także pójdą do rozdania. W ogóle tyle rzeczy się nazbierało w mojej skrzyni, rzeczy do rozdania dla was z kalendarzy, które po prostu mi nie będą potrzebne. Także na pewno jakieś fajne rozdanie zrobimy i pewnie kilka osób wygra, bo tych rzeczy jest mnóstwo. Lincoln, te same ciasteczka. W ogóle pod ostatnim filmem ktoś mi pisał, że chciałby obejrzeć taki film z podsumowaniem tych kalendarzy, który się opłaca na pewno kupić, żebyście wiedzieli na przyszły rok. Także na pewno taki film nagram, bo już mam pewne opinie co do tych kalendarzy wyrobione. Także na pewno wam o tym opowiem. Efol. Efol 23 jest tutaj do góry. Jest to White Star Trocken Shampoo, czyli po prostu taki wybielecz do białych skarpetek, czy do jakichś plam po prostu na siwym koniu. Także to też pójdzie do rozdania, bo raczej no, nie mam siwych koni. Mati, chcesz coś otworzyć? Uh-huh. A to mogę jeszcze coś? Ja? Uh-uh. To jest tylko jeszcze Horse Branda, a potem się... Ej, co to tak spakowane? Co to jest? Torba. No ale na co? Taka torba. To jest, słuchajcie, derka, czyli to jest pokrowiec na derkę. Taką, żeby schować, nie wiem, na zimę czy na zawody, żeby po prostu się nie brudziły. Także spoko, taki oto pokrowiec na derkę. Dobra, Matiś, wchodzisz? Teraz ty? Tak. Patrzcie. A zobaczcie, jaką Mati ma... No właśnie, ja to zaczęłam mówić. Patrzcie, jaką ładną bluzę. Od kogo? Ode mnie. A patrzcie, jakie ma skarpety. Od was. Od widzów. Patrzcie, jest hot dog. Hot dog. Co mam otwierać? No, za sobą. Overhorse dawaj. To 23 już takie
To jest brokat. A, i jest to właśnie trzeci brokat z zestawów brokatowych. Dobra, no bo wyprzykasz całe. Błyszczy się. Coś się tam błyszczy. O, tu się błyszczy opakowanie. Ktoś dostanie brokatowe opakowanie cynamonek. Dobra, możesz e-horses za tobą. Jeszcze to. A, to od widza, no. Tu mamy 23. I co tu jest? Jakaś kartka. I cuksy. Michaszek! Michaszki są dobre. A. Dzięki. I mam kartkę, uwaga, czytam. A to rysunek, ej, ale ładny. Pokaż. O, czekaj, tylko ten wyostrzę. Nie ma primki tylko na nim. Brakuje, ale ładny, bardzo ładny. I uwaga, najgorszy z najgorszych. Dzisiaj znowu pewnie nic tam nie będzie. Opaska na czoło, druga już. Ej, trzecia. W tym roku? No, trzecia w tym roku opaska. Ale super opaska z Ir. We are Imperial. Super, to jest jeszcze ładniejsza od tamtej. Pasuje mi do bluzy. No, w sumie trochę tak. I co mi zostało? Wszystko? Słodycze. No, a gdzie jest mój prezent z tego? A, bo dzisiaj jest 23, tak? Czyli twoja kolejna prezent. Tak. No i zapomniałam zrobić. Nie no, mam, ale żartuję, mam, ale się nie zmieścił do tych kartonów, co kupiliśmy, także muszę ci go przynieść. Przynieś. Przyniosę. Otwierać słodycze. Ręce do góry, bo strzelam! Jest. Pistolet! Zawsze jak jesteśmy w sklepie z zabawkami, to mówisz: kup mi nerfa, kup mi nerfa, kup mi nerfa! Chcę postrzelać. Ja chciałam postrzelać z konia z tego. No to możesz z konia strzelać. Trzeba baterię kupić. Nie wiedziałam o tym. No to rzeczywiście, że na baterię. Zawsze chciałeś nerfa, zawsze mówisz: chcę nerfa, chcę nerfa. A kupisz drugiego i będziemy się strzelać z koni? Drugiego kupię na wodę. Na wodę. No na wodę też będzie spoko. Ale są takie fajne, gdzieś tak, takie elektryczne, one są takie, no. Mają taki ekranik i się tak... No, tak. No taki kupimy. Tak, będziemy kupić. Tak zrobimy wojnę. Dobra. Ej, idź kup baterię. No, nie. Kupimy potem. Jedziemy do stajni? Tak. Dobra, mamy takie podsumowanko. W sumie dzisiaj dzień taki mech, ech, mech. Pistolet chyba najlepszy, no i otworzyliśmy słodycze z dwóch dni, no bo zapomniałam wczoraj. No ten brokat jest spoko mega, z tego Oberhorsa. I to chyba najlepszy po prostu prezent dzisiejszy. No bardzo ładnie pachnie. Także git. Dobra, lecimy do stajni. No to słuchajcie, jesteśmy w Rio i zaczynamy naszą oprowadzankę po stajni i poopowiadam wam trochę o obozie. Zacznijmy może od ceny, która dla niektórych może być szokiem, ale też uzasadnię, dlaczego jest taka cena i co w nią wchodzi. Cena za obóz, który trwa od soboty do soboty bodajże, czyli równy tydzień, czy od soboty do niedzieli nawet, kurczę, nie pamiętam, napiszę wam daty, bo nie pamiętam, czy było od soboty do soboty, czy od soboty do niedzieli. I cena ta to 3500 zł, jednak jak powiecie, że z mojego, nie wiem, polecenia, czy jesteście ode mnie przy zapisywaniu się, to cena będzie 3150. Troszkę mniej, nadal dużo, ale ja to wszystko po prostu wam wyjaśnię. Znajdujemy się przy domkach, w których obozowicze będą spać. Są to takie duże domki i będą w nich łóżka piętrowe. Teraz wchodzimy do domku. Tutaj mamy salon z aneksem. Tutaj mamy kuchnię. Kuchenka jest w pełni wyposażona. A tutaj mamy łazieneczkę z prysznicem. Następnie tutaj jest jedna sypialnia. W tej sypialni docelowo będzie łóżko piętrowe i magiczny widok. Teraz idziemy do kolejnej sypialni, w której też będzie łóżko piętrowe i kolejny widoczek.
Na obozie będzie około 20 uczestników, także tak akurat, nie za dużo, nie za mało. Ale to, co jest najpiękniejsze, to widok z tych domków na pastwiska dla koni. Codziennie rano, gdy będziecie wstawać, wychodzicie i tu na każdym pastwisku będą was witać konie, co jest po prostu niesamowite. I ja lubię ładne widoczki, a widoczki na konie to jeszcze lepsze widoczki. Obóz w Rio był naszym pomysłem z Matim oraz też właściciela stajni. Także jakby razem usiedliśmy, razem obmyśliliśmy cały plan, co będzie się działo na obozie. Także bardzo się cieszę, że mogłam tym razem przyłożyć rękę i moje pomysły do obozu i do tego, co będzie się na nim działo. Po obozach, które były w zeszłym roku, wiem, jakie były błędy, na które niestety ja wpływu nie miałam. Tutaj w obozie w Rio mam swój głos do powiedzenia. Ja też pewne rzeczy ustalam, także bardzo mnie to cieszy. No i tak, pierwsza rzecz jest taka, czy w sumie już druga. Tutaj mamy dla was konie szkółkowe. To są duże konie, tam z tyłu są kucyki. Koni jest naprawdę bardzo dużo. I oczywiście na czas obozu szkółka będzie wyłączona, także konie będą tylko dla was, nie będzie potem szkółki, aby konie też nie przemęczać dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Także to podstawa, myślę. Co jeszcze mogę o nich opowiedzieć? Możemy się przejść do tych kucyków słodkich. Tutaj mamy Vertusa i Herbina, ale nie wiem, który to który. Tam jest Simon, ta w dereszce to Beauty przepiękna. Albo tam jest w sumie Vertus i Harbin, kurczę, nie ogarniam imion tych koni, wy na pewno je poznacie na obozach, ale jak widzicie, kucyków jest dużo, koni tutaj dużych też, no także każdy będzie miał konika, ale pewnie zrobimy tak, że będziecie się nimi wymieniać, aby każdy spróbował na innym koniu, bo to wiadomo, inny koń to czegoś więcej się zawsze nauczycie. Jazdy będą codziennie i zazwyczaj będą dwie jazdy dziennie. Rano będzie zawsze normalna jazda, natomiast po południu będzie albo jazda na oklep, albo woltyżerka, albo co tam jeszcze miało być? No po prostu albo będzie normalna jazda, albo inne zajęcia z końmi, także zazwyczaj będą dwie jazdy dziennie, co też bardzo chciałam, aby się znalazło i to właśnie dla was będzie. Jeden powód, dla którego cena jest taka dość wysoka, no to ogrzewanie, które teraz do tanich nie należy, wiadomo, mamy zimę, a te wszystkie domki trzeba osobno ogrzać. Także dlatego również w tą cenę obozu jest oczywiście ogrzewanie tych całych domków przez cały czas obozu wliczone. Na obozach z wami będziemy praktycznie codziennie, chyba bez jednego dnia, tylko wtedy, kiedy będziemy wracać z kawaliady z Sopotu i z Dubaju, więc tak, no bez jednego dnia raczej będziemy z wami codziennie, wiadomo, nie przez cały dzień, bo ja też mam studia i muszę ogarniać swoje konie, ale codziennie będą po prostu jakieś zajęcia z nami, spotkania, będziemy przy waszych jazdach, będziemy z wami jeździć na różne wycieczki, będziemy z wami na warsztatach, codziennie po prostu coś z wami będziemy robić, także myślę, że mega spoko. Za mną są dwa duże place do jazdy, zobaczymy, jaka będzie pogoda. Jeśli pogoda nas zaskoczy i będzie ładne słoneczko, no to pewnie będziecie jeździć tutaj na dworze, na tych placach. Ale jeśli nie, to i tak nie macie się o co martwić, ponieważ w Rio są dwie hale i ze spokojem będziecie mogli jeździć na hali nie w śnieżycy, nie w zimnie, tylko w cieple. Dobra, przechodzimy do miejsca posiłków i będziecie jeść w stodole. Jak to brzmi, stodoła. Ale słuchajcie, to nie jest taka zwykła stodoła. Tutaj są normalnie wyprawiane imprezy, wesela, komunie, urodziny. Także w środku jest bardzo elegancko, bardzo ładnie. Teraz niestety nie mam kluczy, żeby tam wejść, ale załatwię wam przebitki, żeby pokazać wam, jak wygląda w środku. Także tutaj będziecie jeść każdy posiłek przy wspólnym stole, a jedzenie w Rio jest naprawdę przepyszne. Natomiast naprzeciwko stodoły mamy wigwam. I tam prawdopodobnie, jeśli nie w stodole, to będą się też odbywać zajęcia z różnymi ludźmi dla was. Tu też są imprezy wyprawiane, on jest naprawdę duży w środku. No, także tutaj jest taka strefa chill outu Rio, jakby to można powiedzieć. Tutaj mamy taki stawek, a tam piękną altankę, w której zazwyczaj robię zdjęcia na jakieś sesje.
tutaj pewnie będzie też ognisko, będą też przejażdżki bryczkami, jeśli pogoda na to pozwoli, to na przykład będzie kulik zrobiony, a jeśli nie, to normalne bryczki. Tutaj jeszcze możecie zauważyć przeszkody do hobby horsów, ponieważ będziecie mogli zrobić swojego hobby horsa na obozie. Oczywiście, jeśli nie będziecie tego chcieli robić, no to nie musicie, to będzie dla chętnych, bo na zakończenie obozu też będą zawody hobby horsowe, także spoczko. Tutaj mamy jedną halę, za mną mamy drugą halę, ale wy już je bardzo dobrze znacie z moich filmów, także nie muszę nic więcej o nich mówić. Są duże i na pewno wszyscy się w nich pomieszczą. I na obozach będą jakby dwie grupy, czy trzy nawet, nie, chyba dwie. I gdy jedna grupa będzie jeździć i mieć treningi, to druga grupa będzie mieć inne zajęcia. Na przykład z budowy konia, budowy sprzętu i ogólnie po prostu takie zajęcia na temat koni. I potem będzie zamiana, druga grupa będzie jeździć i ta, co jeździła, to będzie mieć zajęcia teoretyczne. Oczywiście poznacie Dilusię i Primusię. I na sesji zdjęciowej, która oczywiście będzie z profesjonalnym fotografem dla Was, będziecie mieć niespodziankę związaną właśnie z Dilusią i z Primusią. Przechodzimy do stajni. Tą bardzo dobrze znacie, bo Dila w niej stała 2 lata i tutaj stoi część dużych koni szkółkowych. Natomiast tutaj jest stajnia angielska dla kucyków i też dla drugiej części dużych koni. I tutaj będziecie mieć właśnie koniki, tutaj będziecie je siodłać, przywiązywać, czyścić i tak dalej. I tutaj jest siodlarnia kusykowa, natomiast po drugiej stronie jest siodlarnia dla koni dużych. I tu mamy właśnie siodlarnię dla dużych koni, także wszystko będzie pod ręką, blisko do siodłania. No to teraz przechodzimy do atrakcji, które będą Was dodatkowo czekać na obozie. I tak, pierwsza z nich to wyjazd autokarami do Jump Areny w Poznaniu. Warsztaty zrobienia pizzy, wszyscy razem będziemy robić pizzę. Będą też warsztaty z olimpijskim psychologiem sportu. Myślę, że będą to mega wartościowe warsztaty. Na pewno opowiem Wam, jak sobie radzić ze stresem na koniu, ze stresem przed zawodami, podczas zawodów. Sama na nich będę, bo jestem ciekawa, co fajnego powie. Będą warsztaty z niesamowitą osobą, która wręcz zaklina konie, z panią Darią. Przyjedzie ona prawdopodobnie ze swoim koniem, pokaże Wam, co ten koń umie, to jest coś niesamowitego. Zrobi Wam wstęp do pracy naturalnej, takiej prawdziwej pracy naturalnej z koniem. Także, no jak widzicie, program jest mega, mega, mega taki wartościowy, a będą też zajęcia ruchowe z rozciągania dla jeźdźców. I słuchajcie, wszystko, co jest w tym planie, odbędzie się na pewno, bo ja już tego dopilnuję. Wszystko będzie na 100% po prostu dopilnowane, bo ja mogę też decydować, co na tym obozie właśnie będzie. Także widzicie, że program jest bardzo taki napięty. To jeszcze nie wszystko, bo też mamy dla Was kilka niespodzianek, różne gry terenowe. Także serdecznie Was zapraszam do Rio na obozy. Tutaj jeszcze raz Wam podsyłam daty, plakat i numer kontaktowy, aby się zapisać. I gwarantuję naprawdę cudowną zabawę i cudowną atmosferę, cudowne przeżycia i wszystko. Także zapraszam. A teraz przenosimy się do Dilki i idziemy jeździć. Co ty znowu robisz? Ale to ślisko. Czy to pierścionek zaręczynowy dla mnie? Nie, będę tu rzucać. Trafiłem w gówno. Nice, Mati. Mądre. A ja sobie mogę chodzić tak po błotku i nic mnie przemoknie, a Mati nie może w wansach. I kto ma teraz lepsze buty? Mogę zrobić ślizg w błocie. Koniki moje kochane, dzień dobry! Dilunia, idziemy jeździć dzisiaj znowu. Spróbujemy na kordeo może, co? Wczoraj byłaś taka fajna na kantarku. Dzisiaj będzie kantarek i kordeo. Grzywę ci trzeba poprawić, bo ci powychodziły. Trzeba ci wyrównać po wczorajszym strzyżeniu. O, tam szarżunia sobie leży w samym błocie. Idealnie. I Primusia! Dziecko!
pokaż się wszystkim. Cześć, piękna moja. Piękna, ognistogrzywa. Piękna. Boże, ona ma tak miękkie futerko. Takie dostało. Boże, mięciusie futerko. Mam już ochotę jakoś jej ten kurz wyciągnąć spod tego futra, no ale nie da się po prostu. Ma tak gęstą tą sierść. Piękny, rudy ogon. W sumie dupka też jej się tu z tyłu ruda robi. Czy ty będziesz ruda, tak jak twoja ciocia? Czarżunia. Cześć, czarżunia. Leżysz sobie. Cześć, w ogóle czarżunia jest w ciąży. Niedługo będzie rodzić, tak? No tak. Czarżunia, będzie źrebaczek. Primka będzie miała źrebaczka do zabawy. No, no tak. Boże, Prima, ty jesteś piękna. Z dnia na dzień jesteś coraz ładniejsza. Przepiękna jesteś. Moja mała księżniczka. Dobra, Dilka. Wychodzimy. Idziemy. Chodź. No chodź, no wrócisz potem jeszcze, no. Teraz idziemy do robotki. Zobaczcie, jak Dilucha dzisiaj wygląda. Mati został ten termofor. Derka różowa z Kentucky. Kantarek do kompletu różowiutki też z Kentucky. Różowe kordeo, różowe strzemiona. Różowy czapurek z Eskadrona. Boże, Dilunia, $1,000,000. I ja w sumie też różowa kurtka, różowa bluza. I jeszcze, kurde, mam różową czapkę, w której bym jeździła, no ale nie będę jeździć bez kasku, ale byłby taki matching. A ja mam różową fryzurę. Pięknie, Mati się przefarbował. Nie, to jest taka... $1,000,000. Ej, no przypnij mi jeszcze uwiązy do kantara, bo na samym kordeo nie dam rady najpierw. Tak, no. Z ciebie naturalce, nie umiesz? No, ale... jeszcze nie umiem. Na tej lince? Nie. Ćwiczymy właśnie z Dilą na kordeo i pokażemy wam, co już umiemy. I tyle. Wolę ta Dilka w prawo. Ja nie mogę, możesz umieć kółko, ale super. Chciałbym być marynarzem. Chciałbym mieć tatuaże. Tu. Paro statkiem w piękny rejs. Statkiem na parę. Piękny rejs. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów na żonę. Ogień cierpnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Zrodzony, okryty chwałą, śmiertelny Bóg nad wiekami, a słowo ciałem się stało i... Cóż niebo masz nad ziemiany, Bóg porzucił szczęście twoje. Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami,
A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. No, ubodzy was to spotkało. Dzisiaj Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta, porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda ogłaszają. Maryja Panna, dzieciątko piastuje. I Józef Święty, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda ogłaszają. No zatrzymaj się. Jakie są jeszcze tu fajne kolędy. Się ludziom wszem, a u żłobka Matka Święta czuwa sama uśmiechniętka na dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód biegną wielce zadziwieni na anielskim głosem pieni. Gdzie się spełnił cud? Gdzie się spełnił cud? Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki lud. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowi, nie budźcie go ze snu. Padnijmy na kolana, to dziecię, to nasz Bóg. Jeszcze nie to kończę. Witajmy swego Pana, wdzięczności złóżmy dług. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu. I razem. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu. W dzisiejszym, w tej jeździe przejdziemy trochę dalej na inne kurde brzmienie i jedziemy. Teraz jaka to melodia? Powiedz czemu świat twój milczy cały blady od wzruszeń, niczym słońce zaćmione przez księżyc, czekając na chwilę poruszeń. Powiedz czemu pragniesz dojrzeć w okna świata cześć odległą, niczym drzewo wiodące bez skargi, czekające na deszcze z nadzieją. I wszyscy razem wstań, powiedz nie jestem sam i nigdy więcej już nikt nie powie sępie miłości, nie kochasz, ja jestem aniołem
Czekajcie, zgubiłem się. Jej, ja jestem panią myślów, moich marzeń, lęków i moich straconych dni, moich łez, wylanych łez. I co to jest za piosenka? Piszcie w komentarzach. Brawo dla mnie. I zobaczcie, nie ma wędzidła, a i tak się spieniła na pysku trochę. I tak fajnie rozluźniła. Nie? Także super. Ładnie śpiewałem? Nic zmienię. Jesteśmy już po jeździe i słuchajcie, Dilunia była wspaniała. Co do kordeo, to chwilę może coś tam poćwiczyłam, ale Dila była za bardzo taka gorąca dzisiaj na to kordeo. Jakby cały czas chciała iść tak żwawo do przodu i zbytnio się nie słuchała, ale no musimy po prostu wypracować i częściej tak jeździć. A co do kantara, to było jeszcze lepiej niż wczoraj. Po prostu przejścia dzisiaj bezproblemowo, galop kus, coś czego na wędzidle nie mogłam zrobić. A potem jeszcze widzieliście na końcu, że ją rozpędzałam mega szybko w galopie i potem bez problemu od razu skracałam i zwalniałam galop i potem znowu przyspieszałam mega i znowu skracałam i naprawdę to od tylko delikatnych sygnałów wszystko działało, wszystko się słuchała, także naprawdę wspaniale mi się jeździło i czułam serio większą kontrolę na tym kantarze niż na tym wędzidle czasem, no serio. Znaczy nie hejtuję teraz wędzidł czy coś, żeby nie było, tylko po prostu no Dila, mam wrażenie, że lepiej się słucha na tym i jest bardziej taka czujna, no więc mega. Dilusia idzie do Primusi. Ojoj, jakie spotkanie. Ojoj. O, Dila! No co ty robisz, dziecku? Chciałam kopnąć, widzieliście to? A ta chciała zadębować. Dębuję! Boże! Co one robią tam? Jak mogliście zauważyć, Dila ma torf. A torf od czasu do czasu trzeba przerzucać na drugą stronę. Jedynie trzeba przerzucać, tylko dobrze nie przerzucamy. No ale to nigdy tego nie robiłaś jeszcze. Co? Nigdy tego nie robiłaś. No wiem, dlatego czas zacząć, żeby po prostu, żeby torf starczył na dłużej i prawidłowo za granicą torf się tak jakby obsługuje, że codziennie się przerzuca na drugą stronę, aby to z góry wyschło, czyli ten morz, który wsiąknął. I wtedy torf jest suchutki, pulchniutki, tak tutaj robią u nas ludzie. I naprawdę taka wielka torba tego torfu starcza im na 4 miesiące, jak o to codziennie po prostu dbają, więc teraz trzeba się wziąć i codziennie ten torf przerzucać, no żeby starczył na długo. I wybierać tylko kupy do wyrzucenia. Torf przerzucony, od razu się zrobiło pulchniej, także teraz to co mokre... To też się zrobiło pulchniej. Będzie pchnąć, dopóki Dilka nie wróci na spadochu. No i tak poprawia się wydajność tego torfu i na dłużej starcza. Jedziemy do domu? Jeszcze nie.